Są dwie historie. Była historia oficjalna i nieoficjalna, tak? Ja chcę tą nieoficjalną. Nieoficjalną, tą taką bliższą prawdę, można powiedzieć. Oni mają gdzieś tytuły osoby, która jest po drugiej stronie, tak długo jak ta osoba potrafi dostarczyć im wskazówki i nagrać to na wideo. I teraz ciekawostka, niektórym dawałem 90% prowizji za sprzedaż mojego szkolenia. Mówimy tutaj o tym, żeby nie skakać, i to jest błąd numer jeden, ze szkolenia na szkolenie. Czyli jak już kupujemy jakieś szkolenie, bym się, tak powiem, przykleił do jednego szkolenia, dlatego że zazwyczaj dany autor ma jeden sposób myśli, ma jeden sposób prowadzenia. Partnerzy kanału to seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, SMS firmowy, narzędzie do masowej wysyłki SMS-ów do klientów, Tipay, operator płatności dla Twojego e-commerce, James Hogue, marka oferująca funkcjonalne męskie akcesoria. W opisie odcinka znajdziesz specjalne oferty dla widzów kanału. Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest program Biznes od początku, w którym odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce. Rozmawiamy o tym, jak zaczynali, jak rozwinęli swój biznes i dzisiaj moim gościem jest również Paweł Danielewski. Cześć Pawle. Cześć, witam Cię serdecznie. Spotkaliśmy się w Warszawie, zgarnąłeś nas i jedziemy do Ciebie, ale przy okazji nagramy jeden odcinek, w którym chciałbym, żebyś nam opowiedział, jak zostałeś guru marketingu w Polsce. Jezus Maria. Opowiedz w ogóle, czym się zajmujesz. Wiesz co, w dużym skrócie na dzień dzisiejszy pomagam przedsiębiorcom, które myślę, że wielu z naszych widzów zna bądź kojarzy, po prostu wejść z poziomu dobrego na bardzo dobry i z bardzo dobrego na jeszcze lepszy, ale też osobom, które na przykład są bardziej początkujące, po prostu wystartować w biznesie internetowym, przy promocji na przykład stron, czy promocji swoich produktów i usług. Tak w dużym skrócie. Robisz szkolenia, czy działasz też w usługach? Wiesz co, ten rok, właściwie ostatnie 12 miesięcy, powiedziałbym, że to było 99% czysta praktyka, czyli jakby nawet patrząc czysto technicznie, przychody bardziej z usług czy z prowadzenia kampanii to było 99%, natomiast w poprzednich latach, ubiegłych latach bardziej by to było, powiedziałbym, pół na pół. Część osób pewnie kojarzy serię Expert, czyli bardziej takie szkolenia pod marketing, a inna część osób może kojarzyć prawdopodobnie takie akcje jak przyjazd Antonego Robbinsa do Polski, czy Nika Włócica, czy Gary'ego Vaynerchuka, czy wielu, wielu innych, myślę, osób, które gdzieś tam mogły w internecie zabłysnąć i się pojawić na radarze naszym widzom. Zanim zacząłeś robić marketing, co robiłeś wcześniej, skąd w ogóle ten pomysł na marketing? Wiesz co, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, przed nagraniem naszym, są dwie historie. Była historia oficjalna i nieoficjalna, tak? Ja chcę tą nieoficjalną. Nieoficjalną, tą taką bliższą prawdę, można powiedzieć. Prawda jest taka, że w dużym skrócie, myślę, jak wielu z naszych dzisiejszych właśnie internautów, w wieku mniej więcej 15-16 lat chciałem iść... Dobra, bałem się opowiedzieć o tym, szczerze powiedziawszy. Ale na kanale pierwszy raz to oficjalnie powiem. Czyli chciałem, krótko mówiąc, iść na imprezę i nie miałem, mówiąc wprost, pieniędzy na to, żeby iść i się pobawić. Oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że dobra, trzeba było od rodziców wziąć, nie wiem, od znajomych, pożyczyć i tak dalej, ale ja miałem coś takiego zakodowane zawsze, żeby nie pożyczać z jednej strony, a z drugiej strony, żeby być bardziej takim właśnie samowystarczalnym. I ta, nazwijmy to, iskra do tego, że chciałbym sam się utrzymywać, sam opłacać, nie czekać na jakąś łaskę osób trzecich, kogokolwiek, jeżeli chodzi o jakieś spełnianie swoich chwilowych, czy tych bardziej takich zaawansowanych, nazwijmy to, marzeń. Jeżeli można powiedzieć, że impreza to jest marzenie, bardziej mówię to o jakiejś tam kupnie samochodu. I to spowodowało, że to była ta iskra do tego, żeby zacząć szukać różnych rozwiązań. I idąc dalej tym tokiem, po prostu wpisałem któregoś dnia w internecie, jak zarabiać w internecie. Najprostszą rzecz w Google, taki serwis, może kojarzysz. To się tam się obiło, nie? I zaczęły się pojawiać strony, tylko ja to co wpisałem, to pisałem to w języku angielskim przede wszystkim. I to był rok, ja wiem, 2004, 2005. Kiedy już na poważnie zacząłem się tym zajmować, tym w sensie promocją i w ogóle marketingiem, i zacząłem po prostu poniekąd naśladować to, co robią amerykańscy marketerzy, i powiem szczerze, że jakby w
początek tego i wdrażanie tego w Polsce to było coś, co było strzałem w dziesiątkę, bo z jednej strony były początki, można powiedzieć, w Polsce takiego marketingu, który dzisiaj jest dosyć powszechny, natomiast to był taki początek, który myślę, że spowodował, że dzięki temu właśnie krok po kroku, każdego roku, można powiedzieć, coraz bardziej zaawansowane rzeczy zacząłem wdrażać. Aczkolwiek wiem, że teraz może trochę za bardzo aż wychodzę w taki słowotok. Gdyby ktoś mnie zapytał na przykład w jakim wieku, gdybyś ty mnie zapytał w jakim wieku swoje pierwsze pieniądze zarobiłem, to była 8 klasa podstawówki, czyli to było jakieś, nie wiem, 14 lat mniej więcej, około 14 roku życia. I to był serwis MP3. Kiedyś było tak, że były strony internetowe, gdzie się różne MP3 udostępniało. I akurat pierwszy taki serwis, gdzie za dostęp trzeba było zapłacić, to były właśnie pieniądze z internetu. Pamiętam, wtedy musiałem jeszcze na mamę zakładać, może nie działalność, ale zakładać konta do wypłaty. I pamiętam, że za pierwsze zarobione pieniądze w 8 klasie podstawówki kupiłem sobie obudowę do Nokii 3020 Kameleon. Szczyt marzeń na tamten moment, na pewno obecnie może mniej. No ale później właśnie krok po kroku, każdego roku coś nowego się poznawało. Wiadomo, raz lepiej, raz gorzej, tam nie chcę wchodzić w szczegóły, tak, bo pewnie naszych widzów bardziej takie najważniejsze rzeczy interesują. Przez Allegro, przez jakby sprawdzanie różnych metod w Polsce, skończywszy na tym, że dostałem po prostu zlecenia na obsługę takich masowych imprez, typu właśnie wspomniany Antony Robbins, gdzie tam 8 tysięcy osób, plus możliwość wystąpienia, plus również współpraca z Nikiem Wucicem, czyli bez nóg, bez rąk, bez ograniczeń. Część osób też być może tego pana kojarzy. 25 tysięcy osób i to są, jakby ktoś się zastanawiał, dobra, ale kim jest ten gość, który tak tutaj gada? My tu mówimy o kampaniach, które kończyły się przychodem z samych biletów na poziomie 16 milionów, na przykład była kampania Robinsa. Troszkę mnie było na tym drugim wydarzeniu, ale to się rzeczy spowodowało, już kończąc tutaj wątek historyczny czy biograficzny, to spowodowało, że otworzyły się drzwi do obsługi praktycznie wszystkich osób, które możecie znać w internecie w Polsce, jeżeli chodzi o YouTube'a i też wiele osób, które dzisiaj są rozpoznawalne i znane, gdzieś tam myślę, że dużą cegiełkę włożyłem w ich rozwój, czy w ich stworzenie, można nawet wręcz powiedzieć, jak choćby wspomniany Marek Piasek na przykład, który u Ciebie wiem, że występował jakiś czas temu na kanale, ale też nie wiem, Krzysiek Król na przykład, Mateusz Grzesiak, aczkolwiek tutaj bardziej bym powiedział, że to jest współpraca, Kuba Bączek, no mnóstwo osób. Będziemy akurat zmierzali do studia, domowego studia, gdzie było bardzo wiele wywiadów nagrywanych i wielu również kampanii, także zobaczycie, myślę, i skojarzycie, o których osobach tutaj mówię. Powiedz mi taką rzecz. Wspomniałeś o tym, zapytałem w sumie, jak szukałeś tego pomysłu na siebie i powiedziałeś, że wpisałeś sobie w internecie, jak zarabiać właśnie w internecie. I co, zacząłeś później sprzedawać? Jak zacząłeś tą wiedzę wdrażać i czym handlowałeś? Zarabiałeś na tym, że mówiłeś innym, jak zarabiać? Czy jak to wyglądało? Ale to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że powiedziałem, że pojawiały mi się strony amerykańskie, które miały bardzo dużo różnych wskazówek, w jaki sposób sprzedawać. I od razu chciałem Wam wskazówkę dać. Są dwie rzeczy, dwa źródła, które moim zdaniem pokrywają 95% metod technik marketingowych. Niezmienne w ogóle, powiedziałem, od 20 czy 25 lat. Numer jeden to jest książka Cialdiniego. Boże, tytuł tej książki to było Wpływ na ludzi, coś takiego. Tam jest 10 takich wskazówek. A druga rzecz, którą mogę zasugerować Wam, to jest dysonans poznawczy. Te dwa źródła, które są tak naprawdę, łączą się na 20 punktów, pokazują co, jak wdrażać, jeżeli chodzi o marketing. Cialdini w szczególności, powiem szczerze, te jego 10 zasad, czy 10 reguł wpływu na ludzi, tam była taka książka. Ale wracając do konkretów, zapytałeś, co trzeba robić dalej. Ja te metody, o których właściwie teraz je streściłem w tych dwóch źródłach, zacząłem po prostu wdrażać na Allegro. Co zacząłem sprzedawać? Zobaczyłem sobie w ten sposób, cofając się tak naprawdę, myślę, około nawet
15-16 lat mniej więcej, tak? Plus minus, ten wiek, nawet troszeczkę wyżej bym powiedział. To, co zacząłem robić, to zobaczyłem sobie na Allegro, co się sprzedaje w dużych kwotach z jednej strony, a z drugiej strony, co jest dosyć popularne, czyli na co jest popyt. Co powoduje, że krótko mówiąc, jesteśmy w stanie zarobić dużo pieniędzy. Wiem, że to ogólnie mówię, ale zawsze troszkę do konkretów wejdę. Na czym możemy najwięcej zarobić? Co daje bezpieczeństwo, bo jest dużo chętnych na to, żeby kupić to. I trzecia rzecz, jaki produkt jest, nazwijmy to, z niskiego poziomu, czyli z jakiego progu wejścia, czyli co by kosztowało niską inwestycję, bo jako młody chłopak nie miałem za bardzo kasy na to, żeby inwestować jakieś takie duże pieniądze, tworzyć jakieś wielkie firmy i tak dalej, coś, co dzisiaj jest raczej, powiedziałbym, nawet normą u niektórych osób, więc co wymyśliłem? Numerem jeden jest konkretnie serwisy internetowe. Po prostu znalazłem taką niszę, nazwijmy to, gdzie jest nawet na Allegro taki dział, taka kategoria jak serwisy internetowe, portale internetowe i mnóstwo po prostu osób sprzedawało wtedy, tam teraz też, całe portale internetowe, gdzie w opcji licytacji, więc to nawet nie było kup teraz, tylko licytacja, te licytacje kończyły się na 5, 7, 10, 15, 20, 25 i więcej pieniędzy. Weźmy pod uwagę, że my tu mówimy o latach, ja teraz mogę mylić daty, bo to już było z 15-17 lat temu, nawet więcej, po 8 klasie podstawówki, liceum i tak dalej, bardziej powiedzmy, operujmy w tych mniej więcej w tym wieku, tak? I to, co zauważyłem, że są te serwisy internetowe, więc pierwszym serwisem, który stworzyłem, był serwis hostingowy. Po prostu zrobiłem hosting. Od razu dopytam, to 5-10-15 tysięcy, takie kwoty za serwisy. Tak, 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 tak. Znaczy od 1000 do, powiedziałbym, nawet 50 tysięcy za serwis, za portal internetowy sprzedany na Allegro. I stwierdziłem, że to jest dobre rozwiązanie, więc zacząłem uczyć się, w jaki sposób hosting założyć. Założenie wtedy, weźmy pod uwagę, że to jest 15-18 lat temu, więc to 5 tysięcy też miało inną siłę nabywczą niż to, co dzisiaj jest, znacznie, znacznie wyższe to były pieniądze. I zrobiłem serwis hostingowy, podpromowałem go lekko, oczywiście się musiałem nauczyć w stopniu choćby minimalnym takich kwestii jak administracja serwerem. Wiem, że to może brzmieć niewyobrażalnie, na zasadzie, że 16-latek uczy się administrowania serwerem, jakichś podstaw programowania i tak dalej, ale tak naprawdę było. Na zasadzie takiej, że nie miałem kasy, żeby zatrudnić administratora, więc sam zacząłem czytać, oglądać filmy różnego rodzaju, w jaki sposób zajmować się tym właśnie. Bardziej czytać, mi powiedział, bo YouTube wtedy też startował tak naprawdę w Polsce. Programowanie, nie miałem kasy, 80 zł, pamiętam, Biblia PHP to się chyba nazywało. Nie miałem za bardzo kasy na to, żeby się nauczyć programowania, więc poprosiłem na gwiazdkę, żeby mi rodzice kupili po prostu książkę, i którą sobie przeczytałem, może nie w całości, bo nie wiem, czy wiecie, ale jak nawet bardziej tu programiści mogą potwierdzić, mniej więcej ze wszystkich funkcji w PHP korzysta się może z 5, 6, 7% i to wystarczy do tego, żeby stworzyć nawet proste, fajne skrypty czy serwisy internetowe. Ale okej, wracam. Zatem też wtedy już były skrypty gotowce do dostawiania firm hostingowych. Założyłem wtedy też swoją pierwszą działalność po przekroczeniu tam 18 roku życia i sprzedałem ten serwis za 7,5, około 7,7500, jeżeli chodzi o tematykę właśnie hostingową, razem z klientami, razem ze wszystkim. I powiem szczerze, że od tego czasu się za hosting nie biorę, bo to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, bo do momentu, aż to działa, to jest super, a w momencie, jak jest awaria, jesteś jeszcze gdzieś tam na wyjeździe, a weźmy pod uwagę, że wtedy nie było tak jak teraz łącz 4G, LTE i tak dalej. To były czasy, gdzie Wi-Fi właściwie hotelowe to było max. No to był problem. To był problem wtedy, bo się siedziało i się cały wyjazd praktycznie traciło na przywracaniu tych hostingowych tematów. To spowodowało, że zacząłem cały czas potem optymalizować i analizować, obserwować dalej. Co to znaczy obserwować? Zauważyłem, że bardzo duże kwoty są na przykład za sklepy internetowe, które nawet jeszcze nie są aż tak rozwinięte, nie mają takiego obrotu, nie mają takiej sprzedaży,
ale nawet były sklepy internetowe, gdzie był sam stworzony na przykład prosty sklep zoologiczny z wprowadzonymi produktami, z ładną historią na zasadzie, że tu jest domena dobrana i tak dalej. I ten sklep startuje i zaoszczędzisz mnóstwo czasu. I zauważyłem, że takie sklepy potrafiły iść po 10, po 15 tysięcy, więc no to można powiedzieć taki gotowiec, tak, do startu, więc nawet nie sklep, który był rozwinięty. I powiem szczerze, że to spowodowało, że te techniki, których właśnie się zacząłem uczyć w Stanach, czyli w jaki sposób pisać oferty, w jaki sposób AIDA, tworzyć oferty typu AIDA, był wtedy dosyć popularny taki gość, który się nazywał Corey Rudel, na przykład zmarł potem między innymi, czym tak się uśmiecham, dlatego że sportowe auto sobie kupił po prostu jako jeden z najpopularniejszych amerykańskich marketerów i się niestety rozbił tym autem. Ale to był geniusz, który spowodował, że po wdrożeniu między innymi i zastosowaniu jego technik w Polsce, faktycznie na tych ofertach na Allegro zaczęły po prostu zwiększać się te kwoty. I idąc już dalej, zacząłem właśnie optymalizować, zacząłem szukać nowych tematów. No i tak między innymi właśnie powstały tematy, żeby tworzyć gotowce po prostu, gotowe serwisy internetowe, bo skoro idąc tak naprawdę mówiąc wprost, szczerze i otwarcie na łatwiznę, zamiast czekać miesiącami, pozycjonować te strony, tak, tworzyć jakieś w ogóle systemy, które trzeba będzie promować i tak dalej. Wystarczy po prostu założyć domenę, stworzyć jako programista wtedy, nie jakoś specjalnie zaawansowane, ale z poziomem podstawowym, tworząc po prostu oprogramowanie typu Otomoto, typu Otodom na przykład, czyli takie gotowe, może nie kalki jeden do jednego, ale serwisy, jak ktoś chciał otworzyć serwis nieruchomości, to miał gotowy skrypt, domenę i to sprzedając jako gotowiec, który można sobie uruchomić, można zarobić fajne kwoty, zacząłem właśnie to robić. To spowodowało między innymi, że tak zacząłem po prostu sprzedawać oprogramowanie. A idąc jeszcze dalej, bo można dojść do wniosku, okej, to skoro jesteś dzisiaj osobą, która zajmuje się usługami, promujesz, czy zajmujesz się kampaniami u Mateusza Grzesiaka, u Kuby Wączka, czy robiłeś tych Tonego Robinsa kampanię i tak dalej, to w takim razie co się stało po drodze, że wszedłeś w usługi i bardziej właśnie też w szkolenia? Zauważyłem coś takiego, że sprzedając to oprogramowanie na Allegro, duża część tych uczestników czy klientów, którzy na tych aukcjach kupowali, zauważyłem, że ma problemy w ogóle z rozwinięciem tego serwisu, że to nie jest tak, że dajesz drugiej osobie po prostu gotowy serwis internetowy z dostępem tam do FTP, do hostingu i mówisz, dobra, tutaj masz wszystkie dane, dziękuję, w takim razie teraz możesz już tylko tak naprawdę promować go i zdobywać klientów na to. Zauważyłem, że te osoby bardzo często mają problemy kwestiami technicznymi, a drugiej kwestii nie wiedzą, w jaki sposób promować te serwisy, więc nawet powiem, wtedy akurat zrobiłem taki mały cykl szkoleń, pamiętam program Camtasia to się nazywało, teraz chyba nawet jeszcze to jest, mały cykl szkoleń o tym, w jaki sposób wypromować te serwisy internetowe, ten serwis, który kupiłeś, Otomoto na przykład, tak, wtedy. No i zauważyłem, że po tych szkoleniach, co mnie trochę nawet zaskoczyło, te osoby, zaskoczyło, że były pozytywne opinie, ale mnie zaskoczyło, że były pozytywne opinie, to było coś niesamowitego wręcz. Nie, prawda jest taka, że zaskoczyło mnie to, że te osoby zaczęły faktycznie korzystać z tych szkoleń, były pozytywne opinie, a z trzeciej strony oni wykorzystywali, czy klienci wykorzystywali te szkolenia też do innych biznesów. Pisali, no Pawle, może nie wykorzystałem do tego Otomoto, ten temat w końcu nie powstał, ten serwis, ale prawda jest taka, że mamy tutaj biznes ze sklepem internetowym, i zrobiliśmy jeszcze sklep internetowy, który po prostu wskazówki SEO, które dawałeś, po prostu wykorzystaliśmy. I tak zrobiłem sobie takie podsumowanie pod koniec któregoś tam roku, już na zasadzie, gdzie co, to jest dobra też wskazówka dla Was, słuchajcie, co w biznesie czy w działalności, którą robię, klienci najbardziej lubią, co faktycznie generuje te najfajniejsze opinie, za co są wdzięczni, za którą usługę, który produkt i po prostu zacznę po prostu więcej tego sprzedawać. I zauważyłem, że szkolenia internetowe w szczególności to jest coś, co jest po prostu Eldorado, dlatego że z jednej strony tak naprawdę można
bez dużego wkładu rozpocząć. Z drugiej strony nie trzeba być jakimś super ekspertem, wystarczy, że wiemy, jak coś zrobić. Bo ludzie nie kupują od nas szkolenia, dlatego że czasami kupują, że mamy fajny tytuł profesora czy magistra i tak dalej, ale bardziej im zależy, oni mają gdzieś tytuły osoby, która jest po drugiej stronie, tak długo jak ta osoba potrafi dostarczyć im wskazówki i nagrać to na wideo, jak oni mają krok po kroku na przykład zrobić jakąś domenę zarejestrować, czy na przykład wypromować stronę, czy sklep internetowy, czy cokolwiek zrobić, tak? Więc tak długo jak jesteśmy w stanie dostarczać to, to jesteśmy w stanie, to mamy tego klienta, którego obietnica w ofercie jest spełniona, jest nam wdzięczny i chce kupować więcej od nas. Więc to jest jakby rozbijając obiekcje, czy trzeba być na przykład osobą super, jakimś ekspertem wieloletnim, żeby to robić. No nie, wystarczy, że po prostu dostarczasz obietnicę swoją i za to klienci płacą przede wszystkim. No i dlatego między innymi zacząłem tworzyć te szkolenia. Prosto się to wdraża, szybko się to wdraża. Jest to jeszcze szybciej tak naprawdę w sprzedaży, jeszcze szybsze w sprzedaży i w nagraniu niż stworzenie oprogramowania pod serwis typu Otomoto czy Otodom czy dowolny inny serwis. No i potem klienci byli zadowoleni, więc stwierdziłem, kurczę, żyć nie umierać w takim razie, przejdźmy na to. I faktycznie to był strzał w dziesiątkę, bo zacząłem wtedy tworzyć serwisy, czy nie serwisy, zacząłem tworzyć wtedy szkolenia. Stwierdziłem, że dobra, to w takim razie potrzebuję jakiś sklep, żeby tworzyć, więc stworzyłem serwis Interkursy. Dzisiaj już niestety on nie istnieje, bo jakiś czas temu go sprzedałem. Czyli taką platformę typu Udemy, można powiedzieć, tak, gdzie można wstawić. Ja swoje kursy wstawiałem, potem innych zaprosiłem do tego, żeby wstawiali. Potem jeszcze zaprosiłem, napisałem taką moduł partnerski, więc partnerzy mogli się rejestrować, zakładać konta, polecać szkolenia moje czy innych, zarabiać na tym pieniądze. No i siłą rzeczy pod to zrobiłem jeszcze, żeby ten serwis wypromować, całą kampanię, kampania Expert 2.0 to się nazywało, jedna z takich większych kampanii, 2011 rok, i wtedy myślę, że udało mi się najbardziej, tak powiem, zabłysnąć twarzą czy nazwiskiem w tej branży, bo najwięcej osób wtedy się dowiedziało, bo jak siłą rzeczy napisałem do większości wtedy dużych graczy na zasadzie, słuchajcie, robię taką kampanię i teraz ciekawostka, niektórym dawałem 90% prowizji za sprzedaż mojego szkolenia, gdzie oczywiście pokazywałem, w jaki sposób te kursy obsługiwać w ramach instrukcji, więc to się jakby wszystko było zamknięte w jedną całość, jeżeli chodzi o promocję. Część osób powchodziła, część powiedziała, że fajny temat, ale poobserwuję. Było tam 80 takich partnerów, czego powiedziałbym 10-15 takich większych. No ale to jest tak, to jest coś takiego, że ruch wszystkich po prostu nagrywasz w cudzysłowie, tak? Wszystkich zarządzasz partnerami na to, żeby przeprowadzić akcję na jeden termin. Pamiętam taki moment, gdzie 80 partnerów, w tym właśnie około 15 takich dużych, zaczęło do swoich list mailingowych na swoje Facebooki wysyłać informacje, wejdźcie tutaj do Pawła, Paweł jest ok, Paweł robi fajne teraz darmowe szkolenie o kursach internetowych, z tego, że dobrze pamiętam, to było wtedy. I jest 80 osób, które w całej branży Ciebie promuje, no to dosłownie z dnia na dzień, z minuty na minutę obserwujesz, jak te statystyki rosną i pamiętam, tylko siedziałem wtedy i myślałem sobie, kurde, czy się nic nie stanie przypadkiem. W sensie, miałem takie poczucie, że jak wyjdę na ulicę, to nie będę mógł iść zakupów zrobić normalnie. Jak się okazuje, teraz ty pewnie, Pawle, masz różne czasami materiały, gdzie tam po 500 tysięcy wyświetleń, po 800 tysięcy. Tam wtedy też było, pod milion podchodziło na tej akcji promocyjnej. Ona się zakończyła wtedy kwotą powyżej 100 tysięcy, 100, tam 6 tysięcy około, z tego co pamiętam, sprzedając to szkolenie. To był tak zwany product launch, według product launch formuła Jeffa Walkera. Bardzo fajna formuła do sprzedaży, teraz trzeba ją trochę zmodyfikować swoją drogą, żeby ona była skuteczna, ale super bardzo metoda do sprzedaży nie tylko kursów internetowych i szkoleń, ale w ogóle do sprzedaży czegokolwiek, myślę, co można przez internet sprzedać. Nawet, powiem się, apartamentów, ale to sobie może troszeczkę później wrócimy do tego. I co? No i to spowodowało, że z dnia na dzień dosłownie
powiedziałeś guru, tak? Wiele osób też zaczęło używać tego określenia guru. Nie lubię takiego określenia guru, bo to jest, wiesz, takie dziwne. To było ironicznie powiedziane. No. Ale to dobrze, no. Dobra, prawie już się wbiłem w słowo, no co? To teraz ja. Dwie takie już mi tutaj przyszły, no w sumie przyszło mi dużo rzeczy do głowy, które chciałem powiedzieć. Pierwsza rzecz, miałem podobną historię na studiach, założyłem sobie serwis ogłoszeniowy i wymyśliłem sobie taki startup, że ja, wiesz, interesowałem się biznesem, przedsiębiorczością, no to jako młody chłopak, no to co, najlepiej robi startupy oczywiście i później to sprzedaj za jakieś tam miliony. I wymyśliłem sobie, że stworzę taki startup, gdzie użytkownicy będą mogli wynajmować przedmioty, z których nie korzystają regularnie, nie? Czyli tak jak teraz mamy car sharing, no to można było w tym moim serwisie wystawić i wynajmować wszystko, wiertarkę, przyczepę kempingową, aparat, no co kto chciał, nie? I użytkownicy mogli na tym zarabiać. I też studiowałem informatykę, więc stworzyłem taki serwis i później okazało się, że nikt z tego nie chciał korzystać, kilku znajomych. I właśnie, co się okazało, wtedy zainteresowałem się marketingiem, w jaki sposób w ogóle promować pewne rzeczy. Tak, między innymi później powstał podcast, bo wynikało to właśnie z mojego zainteresowania marketingiem. Ale tak trafiłem na marketing i to jest właśnie częsta historia, że ludzie skupiają się na tworzeniu produktu albo, nie wiem, budowaniu jakiegoś biznesu, dopiero później dowiadują się, że jednak ten marketing, te pozyskiwanie klientów też jest potrzebne. To była jedna rzecz. Druga rzecz, mówisz o szkoleniach. No i dosyć mocno jednak jest spora grupa osób, która ciśnie po tych szkoleniowcach, bo witam Państwa na szkoleniu, jak zarobić 1 000 000 złotych. 1 000 osób na szkoleniu, 1 000 złotych bilet, dziękuję, koniec szkolenia. I co ty na to? Ja myślę, że mam rację, no co powiedzieć, no. Jest takie przysłowie, ale, może nie to, przysłowie. Czekaj, od razu... Wiesz, kto najbardziej się wzbogacił na gorączce złota chyba 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych? Ci, którzy sprzedawali tam łopaty, dokładnie. I jest coś faktycznie, myślę, że nie jest złe sprzedaż łopaty, jeżeli jeszcze ta łopata jest dobra i faktycznie pomaga ten dół, czy tam to złoto wykopać, tak? Natomiast gorzej jest w momencie, kiedy przeginasz, mówiąc pałę wprost, i po prostu obiecujesz ludziom rzeczy, które są nierealne po prostu. A niestety my wszyscy jesteśmy osobami, którzy jak zobaczą, czy wszyscy, większość, jak zobaczy coś, co jest w naszej sferze marzeń. I myślę, że każdy z nas chciałby mieć fajne życie, mieć też dostęp do fajnego auta, fajny dom gdzieś, w ogóle żyć po prostu fajnie, to widząc takie rzeczy, stety albo niestety, reagujemy na to podświadomie. I do momentu, wydaje mi się, kiedy, tak jak właśnie wspomniałem, faktycznie te szkolenia działają, albo w dużej części one działają, tak? Bo też nie da się zrobić, moim zdaniem, z perspektywy czasu, mówię, patrząc już perfekcyjnego szkolenia, to myślę, że jest wszystko ok. Gorzej jest, kiedy są sytuacje takie i to potępią naprawdę już, mogę się pewnej grupom narazić, bo to są całe mafie, powiem szczerze, nawet jak nawet obserwuję, w szczególności te osoby, no nie chcę wiedzieć, nazwisko powiem, to zaraz będzie problem natury prawnej, ale pewnie kojarzycie różnego rodzaju piramidy finansowe, gdzie panowie jeździli na przykład do bankomatu, wyciągali z bankomatu pliki pieniędzy i mówili, patrzcie, kupiliśmy to, czy dostaliśmy te pieniądze, dlatego że inwestowaliśmy w jakieś waluty. Nie chcę tutaj po krypto jechać, tak, ale mam tu na myśli jakieś coiny takie, które były bezwartościowe, gdzie tak naprawdę osoby, które miały najmniejszą wiedzę, najbardziej naiwne, mówiąc niestety wprost, traciły mnóstwo pieniędzy, bo jeszcze kredyty brały na to, żeby to zrobić na tym, a te osoby, które potem z bankomatu wyciągały te kasę, te pieniądze, po prostu się do niczego nie poczuwały w tej chwili, nawet powiem szczerze, że prawdopodobnie część z nich albo ma problemy z wyrokami i tak dalej, a druga część prawdopodobnie ci, którzy, że tak powiem, nie chcę już oceniać, tak? Gdzieś pewnie spierdzielili z Polski i sobie żyją na jakichś tam wyspach, więc... Także o ile, tak jak właśnie wspomniałem, są szkolenia, które faktycznie działają, są fajne i myślę, że nic naprawdę nie ma złego w tym, że korzystamy z instrukcji krok po kroku, jak coś zrobić, nawet jeżeli w dużej części jest to na YouTubie za darmo, ale pamiętajmy, że liczy się czas przede wszystkim. Nie każdy ma czas, chęci na to, żeby oglądać na YouTubie materiały rozsiane w wielu miejscach, lubi czasami faktycznie te środki przeznaczyć, żeby na coś, na krok po kroku, na tacy, że tak powiem, mieć dostarczone. A z drugiej strony na pewno trzeba bardzo mocno uważać i powiedzmy sobie szczerze, taką czystą, dosłownie zastosować czystą po prostu
czyste podejście racjonalne. Jeżeli coś jest zbyt piękne, aby było prawdziwe i tam nie ma konkretów w środku na zasadzie takim, w jaki sposób mamy na tym zarobić, czy w jaki sposób na przykład mamy coś zrobić, jest to ogólne takie gadanie, powiedziałbym, motywacyjne, bez ładu i składu, no to faktycznie lepiej zaoszczędzić tą kasę i nie wiem, iść na lody albo na przykład, bo naprawdę to nie ma to sensu. Aczkolwiek też chciałem jedną rzecz zwrócić uwagę. Myślę, że jak mówimy już o to szkoleniach motywacyjnych, tak mnie, Paweł, pytałeś strasznie o te szkolenia motywacyjne, to od razu ci odpowiem. Prawda, słuchajcie, jest taka, że ja obserwuję jakby na rynku różne potrzeby ludzi i są ludzie, którzy również potrzebują takiego gadania po prostu ogólnego, no takiego, które podniesie na duchu, które spowoduje, że ktoś ruszy z miejsca na przykład. I też są klienci na to i też nie chciałbym jakby potępiać czy negować, tak, że ktoś, kto lubi takie szkolenia, ogląda to i jeżeli to pomaga, to niech korzysta każdy z tego, co mu pomaga. Jeżeli traci na tym, to wtedy faktycznie wymaga to potępienia. Od kogo ty się uczysz? Skąd ty bierzesz wiedzę? Wiesz co? I jeszcze mamy taki problem też często, że tej wiedzy jest bardzo dużo w internecie teraz. Więc w jaki sposób wybrać wiedzę? I czasem właśnie te osoby, które się cały czas uczą, szkolą, to już są tak przeładowane tymi wszystkimi informacjami. Jeden mówi rób tak, drugi mówi rób inaczej. Mhm. W końcu nie wiedzą, co mają robić, jak mają robić, bo mają tego wszystkiego za dużo. Więc jak tą wiedzę ze sobą łączyć, jak dobierać, co robić, czego nie robić? Wiesz co, tak jak wspomniałem podczas dzisiejszego właśnie nagrania, bardzo konkretnie wchodząc, między innymi to był Cialdini, bardziej na poziomie jakby psychologii tutaj. Jeżeli chodzi o samą strategię marketing, to jest Frank Kern. Jeżeli chodzi na przykład o strategię taką product launchową, czyli kampanię, to jest Jeff Walker. Tam między innymi jeszcze są osoby takie jak Ryan Dice, jeżeli chodzi o cyfrowy marketing, jeżeli chodzi o Russell Brunson, o bardziej technologię i prowadzenie lejków. Niestety, za co mogę dostać po głowie, nie korzystam za bardzo z polskich rozwiązań, dlatego że zawsze staram się, że tak powiem, korzystać u źródła ze szkoleń i z osób. Też między innymi po to do Stanów bardzo często latałem, żeby potem nawet na konferencjach czy na szkoleniach móc zadać pytania osobiście na przykład i czy to w ramach różnych mentoringów czy konsultacji na przykład dowiedzieć się, jak coś robić. I muszę powiedzieć, że to naprawdę zaowocowało. Czasami nawet lepiej niż na szkolenie wydać ileś set dolarów czy kilka tysięcy nawet dolarów na konsultacje, bo wtedy możemy wprost zadać tej osobie pytania, ona nam pod nasz problem czy naszą potrzebę dostosuje odpowiedzi, a nie musimy szukać i kluczyć wokół jakiegoś tematu. Natomiast drugie pytanie, jakie zadałeś, to co robić w sytuacji, kiedy jest bardzo dużo wiedzy na rynku. To fakt, jest bardzo duże przesycenie. W pierwszej kolejności absolutnie, zanim w ogóle się w cudzysłowie związał albo zaczął uczyć jakiejkolwiek osoby, sprawdziłbym, jaka jest historia tej osoby. Czy ona przede wszystkim ma to, co mówi, czy to działa. Czy to nie jest takie pieprzenie ogólne na zasadzie, a musisz budować społeczność, tak? A jednocześnie ta osoba na przykład w ogóle jakaś jest niewidoczna w internecie. Albo musisz tu kampanię robić, a jednocześnie nie ma jakichś większych kampanii albo jakichkolwiek kampanii, tak? Czy jest taki tak zwany track record, czyli ten dowód skuteczności, że ta osoba faktycznie wie, o czym mówi. To jest pierwsza rzecz. Wybierając sobie osobę, od której chcemy się uczyć. Wiem, że taki ogólnik, ale druga sprawa to jest to, że jak już sobie bym tą osobę, ta osoba konkretna na przykład, tą, podoba mi się, jak ona mówi, podoba mi się jej styl, przemawia do mnie i tak dalej, to trzymałbym się jak najdłużej tej jednej osoby. Dlaczego? Dlatego, że jak najdłużej. Mówimy o jakimś na przykład wdrożeniu 4-5-miesięcznym, więc to nie jest jakiś horyzont wieloletni. Bardziej mówimy tutaj o tym, żeby nie skakać i to jest błąd numer jeden. Ze szkolenia na szkolenie. Czyli jak już kupujemy jakieś szkolenie, bym się tak powiem przykleił do jednego szkolenia, dlatego, że zazwyczaj dany autor ma jeden sposób myśli, ma jeden sposób prowadzenia,
a w momencie, kiedy my zaczniemy na przykład ze szkolenia o tym, w jaki sposób użyć wideo marketingu, na przykład do promocji naszej firmy, zaczniemy wchodzić w jakiś e-commerce, nagle szkolenia z e-commerce'u, tutaj mamy fajną promocję z jakiejś firmy jeszcze znanej marketingowej, to niestety na końcu kończymy z tym, że nie wiemy właśnie, tak jak mówiłeś, od czego zacząć. I wtedy to jest trzeci krok, jeżeli już mamy taką sytuację, to co bym zrobił, to w pierwszej kolejności bym po prostu zrobił sobie taką linię czasu, ustawił linię czasu i cel. Na końcu po prostu ustaliłbym, co ja tak naprawdę chcę zrobić. I przed tym celem podzieliłbym sobie to na 10, 12 do 15 punktów i ustawił takie kamienie milowe, co się musi konkretnie stać, żeby ten cel osiągnąć. I wtedy bym szedł, mówiąc kolokwialnie, jechał po prostu krok po kroku, całym marketingiem, tak? Czy mam zrobione materiały wideo? Na przykład idąc jakby od lewej strony do prawej do tego mojego celu, bo chcę wypromować firmę na przykład w internecie. Czy mam filmy wideo na YouTubie na przykład? Ile osób ogląda mnie na YouTubie? Czy czas jest oglądalności dobry? Czyli wchodzimy w szczegóły. Oglądajcie sobie tak zwane KPI, sprawdzajcie KPI, KPI. I wpisujcie sobie na przykład YouTube KPI, tak? Albo e-mail marketing KPI, albo KPIS. I wtedy macie takie listy, będą w szczególności w Google Grafika można wejść i po prostu popatrzeć sobie takie checklisty kontrolne na każdy etap marketingu. I dopiero bym wtedy przechodził do jakichś takich bardziej zaawansowanych rzeczy, patrząc krok po kroku, sprawdzając każdy etap pełnej skuteczności, żeby nie zajmować się może pisaniem jakiejś zaawansowanej oferty typu AIDA, naszpikowanej jakimiś socjotechnicznymi sztuczkami, ale rozpocząłbym po prostu od najprostszej rzeczy, czy w ogóle moja strona jest widoczna w Google lub czy mam fanpage założony, który obserwuje tam przynajmniej ze 100 osób, albo na Instagramie mam konto, czyli tam, gdzie są nasi klienci, albo choćby konto na TikToku, czy ktokolwiek mnie obserwuje, tak? I dopiero wtedy bym krok po kroku przechodził dalej i sprawdzał każdy element tego biznesu i wtedy dopasowywał ewentualnie szkolenia na dany etap, aczkolwiek kończąc już tą być może trochę przydługą wypowiedź, na pewno dawkowałbym sobie szkolenia, jedno, dwa szkolenia rocznie maksymalnie. Ja słuchajcie, kampanię, która zakończyła się pierwszym 100 tysiącem złotych, czyli wynikiem sześciocyfrowym, skończyłem, czy zrealizowałem po skończeniu jednego szkolenia Franka Kerna. I to pokazuje między innymi, nie to, że jestem jakimś tam, nie wiem, ironicznie tam mówiąc, guru czy jakimś geniusz, tak? Po prostu za dużo wiedzy moim zdaniem też przeszkadza. Czasami lepiej mniej wiedzieć i postępować krok po kroku, niż postępować po prostu po omacku, skacząc z kwiatka na kwiatek, bo to niestety nigdy nie kończy się dobrze. Okej, okay. Powoziliśmy się po Warszawie, już nam się ściemniło, także jedziemy teraz do Ciebie i porozmawiamy jeszcze w drugim odcinku z Tobą i tam będzie już tutaj ja tego dopilnuję, żeby było dużo mięsa, dużo konkretów, jak robić, co dokładnie robić. Tutaj była bardziej Twoja historia, a teraz już skupimy się bardziej na tym, jak wypromować swoją firmę w drugim odcinku. Powiedz mi na zakończenie jeszcze jedna rzecz. Gdybyś teraz zaczynał jeszcze raz biznes, dużo osób, które nas oglądają, nie mają pomysłu na biznes, szukają, zastanawiają się, co robić. Gdybyś teraz zaczynał od nowa, nie mając pieniędzy, kontaktów, tylko z obecną wiedzą i doświadczeniem, czym byś się zajął? Zrobiłbym to, co ty robisz, Paweł. Mówiąc bardzo dokładnie. Grał w zespole weselnym. Tak, dokładnie tak. Tworzyłbym kanał na YouTubie, gdzie robiłbym wywiady branżowe ze znanymi osobami, czy branżowe w sensie ze znanymi osobami w mojej branży. Jeżeli miałbym grać w zespole weselnym, to bym prawdopodobnie zrobił wywiady ze wszystkimi producentami sprzętu weselnego, skończywszy na może nawet Zenku, żeby mi opowiedział, które kawałki najlepiej wchodzą na wesele. Chociaż pewnie to nie byłoby skomplikowane, żeby to ewentualnie ustalić. A z drugiej strony to, co bym zrobił, to właśnie wywiady, bo patrząc nawet po wzrostach, nie chcę tutaj na swoim kanale konkurencji, że tak powiem, wspominać. Może. Tak? No to patrząc po tych osobach, które w ostatnich latach najszybciej i najbardziej wypłynęły i też idą za nimi kwoty większe,
to oczywiście oprócz tego, że to moi klienci, haha, nie żartuję, to oprócz tego, że to w dużej części są osoby, które gdzieś tam wypracowaliśmy, to jednak są to osoby, które mają bardzo zbliżony format, czyli nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, wykorzystując popularne zasięgi, czy zasięgi popularnych osób, są wywiady z osobami, które mówią ciekawe rzeczy w danej tematyce merytorycznie. No i to jest taka jak stara jak świat zasada. Kto z kim przystaje, takim się staje, albo można z drugiej strony ogrzać się w cieniu tych popularnych osób, chociaż moim zdaniem można powiedzieć, że niektórzy się ogrzewają w cieniu twojej osoby. Paweł Danielewski. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Słuchajcie, drugi odcinek z Pawłem już nagramy u niego, dojechaliśmy, także zapraszamy, tam będzie trochę więcej na temat, jak wypromować swoją firmę, co dokładnie robić i będę go tutaj ciągnął za język o takie konkrety. Także dzięki za dzisiaj, do zobaczenia na kanale w kolejnych odcinkach. Dzięki.